Witam wszystkich. Chciałem wam dzisiaj przedstawić kolejny projekt. Taki sobie tutaj grzebę, dubę, pomalu. No co, buduję taką piłą uparkę do drewna. Tłoczysko zrobione, tutaj osłony zrobione, nóż tylko trzeba naostrzyć, dospawać jeszcze boczne ostrze. Tutaj podajnik sobie tak wymyśliłem, nie wiem co z tego wyjdzie w ogóle. Tutaj na końcu pójdzie koło zębate, tam pójdzie jakiś motoreduktor, który będzie tutaj ciągnął. Nie wiem jak to będzie, czy nie będzie drewno z boku gdzieś uciekać. Wyjdzie w praniu. Co z tego będzie? No to jeszcze będzie cofnięte i tak myślę, że nie będzie na środku, tylko lekko przesunięte pod bokiem, że jak utnę, żeby bardziej spadło na tą blachę i wtedy się wtoczy, bo tak to może się to gdzieś krzyżować. Czekam na siłownik. No i tak to na razie wygląda na dzień dzisiejszy. Muszę oś założyć, bo nabrało to wagi trochę i powiem wam, że już tak przesunąć, przestawić to już ciężko. No ale nic, no najpierw to muszę umocować siłownik, dopiero później ten podajnik zrobię, umocuję. Mówię, lekko go tutaj cofnę w tą stronę. Musi być cofnięty. Tutaj będzie piła na silniku jakimś elektrycznym. Piła ze Stila. 50 chyba centów prowadnica. Także myślę, że to jakoś będzie golić. No i tyle. Co tu więcej pokazywać? No na razie to nie ma co pokazywać zbytnio. To co widać to jest. Tak, no to musi być z boku, że jak się utnie, żeby na to spadło i się wtoczyło, a może jeszcze będzie podpórka jakaś, że jak się utnie, to się później otworzy, no najgorzej później ostatniego klocka uciąć, żeby się nie krzyżowało, ale da się radę, coś się wymyśli. Blacha, trójka wszędzie. Tu mam taki szablon drewna, max 40 centów. No tak to jakoś wygląda. Trochę się mu kolibie, ale no dlatego, że na łańcuchu jest. Tutaj też utniemy, cyk, wpadnie. Tutaj to wejdzie grubsze. No, tutaj też w taśmę wejdzie, w podajnik grubsze. No tak sobie pomyślałem, no takie max 40, no będzie trochę więcej, ale takich klocków tam raczej na opał się nie tnie. To już rzadko. No ale trzeba zrobić z zapasem jakimś tam cięciu. No przesunąłbym wam tłoczysko jak to chodzi, ale no akurat mam tutaj tą blachę położoną u góry, cały ten podajnik. Śruby muszę pozakręcać. No i zobaczymy. Także do następnego, trzymajcie się, cześć.